Nie jestem przyzwyczajony do mówienia z katedry, także dobrze, proszę Państwa, no już może nie będę się przedstawiał za bardzo, tylko powiem tyle, że jestem z wykształcenia fizykiem, pracuję na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, ale oprócz tego współpracuję tutaj z firmami wymienionymi tutaj, także z fizyką tak naprawdę nie miałem za wiele wspólnego od mniej więcej od 2005 roku, także zajmuję się głównie informatyką od tamtego czasu, więc to jest moje główne zajęcie. Dzisiaj chciałbym Państwu opowiedzieć o tym, co w jądrze Linuxa jest dostępne, jeśli chodzi o oszczędzanie energii. Znaczy generalnie chciałem powiedzieć, że ja tłumaczę power management jako oszczędzanie energii. Oczywiście power management nie dotyczy tylko oszczędzania energii, to jest również, również sterowanie funkcjami związanymi z obsługą baterii, wszelkiego rodzaju zasilaczy, funkcjami związanymi z kontrolą temperatury czy kontrolą ciepła, które się wydziela, ale mnie będzie dzisiaj interesowało tylko oszczędzanie energii, w związku z tym ja tego terminu używam, tam gdzie normalnie po angielsku bym napisał power management. Teraz następna rzecz, w agendzie jest tutaj, w mojej prezentacji jest napisane tutaj podsystemy, ja użyłem w prezentacji słowa interfejsy. Problem polega na tym, że to wszystko niedobrze się tłumaczy na język polski. Niestety język polski trochę nie nadąża z terminologią. W związku z tym różne nazwy po polsku są wymyślane, czy no tak, ad hoc można powiedzieć. I nie zawsze ta nazwa, którą się użyje za pierwszym razem, dobrze pasuje do tego, co tak naprawdę chciało się powiedzieć. I w tym wypadku akurat chodzi o to, że słowo podsystemy ma również drugie znaczenie, które się tam pojawi za chwilę, w związku z tym nie chciałem powodować zamieszania. To będą interfejsy, ale to jest tylko zmiana nazewnicza, a nie zmiana tematu. Dobrze, to może tak, co ja bym chciał dzisiaj powiedzieć, to chciałbym najpierw krótko przedstawić to, co sprzęt oferuje w zakresie oszczędzania energii, w jaki sposób jądro Linuxa organizuje wsparcie dla tych możliwości sprzętowych, w jaki sposób to jest na warstwy podzielone i tak dalej, bo to ma znaczenie, jak się okazuje. Potem zrobię taki krótki przegląd tych interfejsów oszczędzania energii, one są wysokopoziomowe. Ja nie chciałbym wchodzić za duże szczegóły. Jeżeli Państwo by chcieli, żebym coś bardziej szczegółowo powiedział, to proszę pytać, dobrze? Ja będę starał się trzymać takiego dużego poziomu ogólności w tym, co będę mówił. Także najpierw będzie taki przegląd, a potem powiem krótko o tym, jak te rzeczy są skonstruowane. To są przykłady, bo tych interfejsów w ogóle jest więcej. Natomiast to są przykłady takich... W ogóle tak, mówiąc o tych interfejsach, po angielsku, gdy była prezentacja, to użył słowa framework, tak? Co oznacza wiadomo co, tak? Nie tłumaczy się na polski. Dobrze, ale tu no, jak miałem do wyboru albo podsystemy, albo interfejsy, więc zdecydowałem się na interfejsy, dlatego że podsystemy to są pewne funkcjonalne składniki jądra i dlatego. Użyłem takiego słowa. Dobrze, to przejdźmy może do tej części wstępu, to znaczy do możliwości sprzętowych. Otóż obecnie jest tak, że... powinienem powiedzieć... Na koniec mojej prezentacji nie będzie konkursu na koszulkę, natomiast koszulkami będą nagradzane pytania zadawane przez publiczność. Także proszę, jeżeli ktoś chce wygrać, to proszę zadawać pytania, potem wybierzemy laureatów, jeżeli będzie ich więcej niż 3 osoby. Dobrze, to tak. W tej chwili jest taka tendencja oczywiście do tego, żeby systemy komputerowe zużywały jak najmniej energii, wiadomo, tak? Z drugiej strony chcemy, żeby one wydajnie pracowały, bo oczywiście to, że oprócz tego, że chcemy oszczędzać energię, to jednocześnie chcemy, żeby czas odpowiedzi systemu był jak najkrótszy, tak? Czyli chcemy, żeby na przykład strony www się jak najszybciej ładowały, w szczególności to większość użytkowników chce, no ale inni też mają takie różne potrzeby. Dobra, czyli trzeba tak zrobić, krótko mówiąc, że jak mamy system, on ma jakąś określoną wydajność,
to, żeby ta wydajność była wykorzystywana w takim stopniu, w jakim to jest potrzebne, a nie żeby krótko mówiąc, nie spalać energii na próżno, a jednocześnie, żeby czas odpowiedzi nie był irytująco długi, tak? Czyli musimy dostosować wydajność do tego, co chcemy uzyskać. Zwykle jest tak, że systemy mają dużo większą wydajność, niż nam jest potrzebna. Na przykład dobry jest taki, na przykład wiele osób ma tak zwane smartfony, tak? Czyli telefony komórkowe, które właściwie są komputerami na dobrą sprawę, tylko mają dodatkowo funkcję rozmawiania jakby głosowego wbudowaną. I na przykład jeżeli ktoś na takim telefonie przegląda sobie, czyta sobie artykuł jakiś, tak, który znalazł sobie w internecie, to wiadomo, że w czasie czytania tego artykułu to procesor tego urządzenia praktycznie nie jest wykorzystywany. Więc dobrze jest ten procesor wyłączyć, żeby on nam nie zużywał energii, żeby baterii nam nie zużywał za szybko. I tak dalej, prawda? Jest mnóstwo rzeczy, które w danej chwili mogą nie być wykorzystywane, więc wtedy po prostu trzeba, czy najlepiej jest, czy chcielibyśmy, żeby one przestawały w ogóle działać, żeby nie zużywały energii bez sensu. Dobrze. Oczywiście po to, żeby tak można było zrobić, to sprzęt musi uwzględniać tego rodzaju potrzeby. Wtedy, kiedy ja zaczynałem się bawić komputerami, ja nie będę mówił, kiedy to było, bo przesada byłaby, ale to było tak, że urządzenie mogło działać albo nie, to znaczy można było komputer włączyć albo wyłączyć. To było wszystko w zakresie oszczędzania energii, co komputery oferowały. W tej chwili jest trochę lepiej dzięki postępowi technologii. I jest tak, w szczególności, że urządzenia mogą być włączane i wyłączane w czasie pracy, czy mogą być przełączane do takich trybów pracy, w których zużywają minimalne ilości energii, o tym później powiem. Teraz niektóre z tych rzeczy są robione po prostu w sprzęcie, to znaczy sprzęt wykrywa, kiedy jest nieużywany i sam się wyłącza. No to jest oczywiście z punktu widzenia nas, czyli programistów jądra Linuxa, bardzo pożądana sytuacja, tak, bo nie musimy się tym martwić w ogóle. Sprzęt sam wszystko robi, dziękuję, do widzenia, tak. No chyba, że sprzęt przy włączaniu się nie do końca odtwarza swój poprzedni stan, no to wtedy musimy się martwić i to jest nawet gorzej, niż gdybyśmy musieli wszystko robić od początku. Dobrze. Większość jednakże tych własności sprzętowych musi być oprogramowana odpowiednio, żeby były wykorzystywane w pełni, tak? Dobrze, no i mamy standardy, które mówią, jak takie rzeczy należy implementować w sprzęcie. No to ja to wymieniłem trochę. Oczywiście tych standardów jest dużo, dużo więcej. Pewnie cały slajd by mi zajęło wypisywanie skrótów, ale to oczywiście nie ma sensu. No i są standardy i są niestandardy, czyli są rzeczy, które producenci sprzętu robią po swojemu, bo tak mi się wydaje, że jest fajnie. No oczywiście to ma swoje wady i zalety. Ja jestem zdania, że właściwie wszystkie rzeczy należy robić standardowo, to znaczy jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, to trzeba najpierw zadbać o to, żeby powstał standard, który opisuje, jak on ma działać i dopiero potem wprowadzać go w życie. Oczywiście praktyka biznesowa jest zupełnie inna, to znaczy ludzie wymyślają coś i od razu implementują w sprzęcie, bo tak jest taniej. A potem się martwią ewentualnie o standardową obsługę. Tylko że jeżeli mamy do czynienia z open source'a, z Linuxem w szczególności, to rozwiązanie w ogóle nie działa, dlatego że jeżeli zrobimy jakieś urządzenie, które ma jakieś ukryte funkcje, na przykład w zakresie oszczędzania energii i wypuścimy je na rynek, to nie ma szansy, żeby powstał sterownik do tego urządzenia, do Linuxa, chyba że za to zapłacimy. I fragment, bo tak jest taniej, który powiedziałem w poprzednim zdaniu, przestaje automatycznie obowiązywać, tak? Czyli opłaca się. Wbrew pozorom, są rynki, w których Linux jest jedynym systemem, który na serio ludzie biorą pod uwagę w tej chwili i w związku z tym tego typu podejście zupełnie nie działa. No ale tym niemniej producenci to robią, no i czasami się zdarza, że musimy od nich jakieś informacje wyciągać na ten temat. Dobra. No i teraz kilka przykładów chciałem podać, jakie są te możliwości sprzętowe. Weźmy procesory, tak? Procesory wiadomo, do czego służą, jak działają i tak dalej. Przynajmniej zakładam, że Państwo to wiedzą.
Więc procesory mają takie stany specjalne, których mogą zużywać mniej energii niż normalnie. No normalnie procesory zużywają ileś tam energii ze względu na to, że są taktowane z określoną częstotliwością, mają określone napięcie zasilające. Produkt tych rzeczy, znaczy tak naprawdę energia zużywana, przy czym moc, która jest pobierana przez procesor, zależy od kwadratu częstotliwości i od napięcia, tak? Czyli tam jest gdzieś ilość tych dwóch rzeczy, jakaś stała. Okej, więc są takie konfiguracje, w których można obniżyć częstotliwość taktowania procesora po to, żeby pobierał mniej mocy, czyli żeby zużywał mniej energii, tak? No i to się robi. Jednocześnie trzeba zmieniać częstotliwość zasilania, bo jak się okazuje dla niektórych częstotliwości taktowania, nie częstotliwość, tylko napięcie zasilające. Napięcie zasilające, bo dla niektórych częstotliwości taktowania jest wymagane mniejsze, dla innych wymagane jest większe napięcie zasilające, więc to też trzeba robić. Także, no i te stany, w których, czy takie konfiguracje, w których te częstotliwości są obniżone, nazywają się stanami P. Z przyczyn historycznych, a mianowicie dlatego, że w specyfikacji ACPI, czyli tam na poprzednim slajdzie był skrót od tego, są te stany po prostu zdefiniowane i dlatego one są nazwane stanami P. Ale tak naprawdę to chodzi dokładnie o to, co tutaj jest napisane. Dobrze, są też stany C i to jest inny rodzaj konfiguracji, w których procesory oszczędzają energię, a polegają one na tym, że są sytuacje, w których procesor nie musi wykonywać rozkazów, tak? No ten mój przykład z wyświetlaczem, znaczy z telefonem komórkowym, na którym czytamy dokument, tak? Jesteśmy w trakcie czytania i procesor tak naprawdę jest nam zupełnie niepotrzebny i on może po prostu być w tym stanie C wtedy, w momencie, kiedy nam wyświetlacz pokazuje to, co chcemy przeczytać i nie będzie wykonywał rozkazów, nie będzie zużywał energii, tak? No i w tym stanie C to jest... Tak się te stany robi, że albo się zegar zatrzymuje, tak? Wstrzymuje się zegar referencyjny dla całego procesora albo dla części procesora i wtedy on zużywa mniej energii, jak czasami można odłączać napięcie od różnych części procesora. W tej chwili procesory to są potwornie skomplikowane urządzenia, które mają mnóstwo jeszcze w środku części składowych. Teraz ostatnio jest taka moda, że każda z tych części składowych ma swoje własne zasilanie, swój własny zegar referencyjny i tak dalej. Tymi wszystkimi rzeczami można sterować prawie niezależnie. W związku z tym no, te stany C mogą być realizowane na wiele różnych sposobów. Na ogół jest tak, że producenci procesorów, na przykład Intel, nam tylko mówią o tym, jakie te stany C są dostępne i jak możemy zaprogramować procesor, żeby do takiego stanu się przełączył. A co się tam dzieje w środku, to już jest słodka tajemnica producenta i tak jest najlepiej, tak? Bo nie chcemy z tymi detalami mieć do czynienia, aczkolwiek czasami musimy. Może zdążę o tym powiedzieć. O, sorry. Zresztą takie tryby turbo, one trochę nie mają wspólnego wiele z oszczędzaniem energii, natomiast mają wiele wspólnego z tym power management w ogólniejszym sensie. To są takie tryby, w których jak mamy wielorodzeniowy procesor, to jeden rdzeń może być w stanie C, a wtedy drugi rdzeń będzie taktowany z większą częstotliwością. W sumie razem moc, którą zużywa cały procesor, będzie stała, czy taka sama w obydwu przypadkach, a jeden rdzeń będzie mógł działać dużo szybciej. To się czasami przydaje. Problem polega na tym, że to jest sprzęt, te tryby turbo włącza automatycznie. To jest właśnie jeden z tych przykładów sytuacji, kiedy coś się dzieje w sprzęcie i na co my nie mamy za bardzo wpływu, czyli te tryby turbo są włączane automatycznie i musimy sobie z tym radzić. Dobra. Okej, dla urządzeń wejścia-wyjścia tak samo jest, to znaczy są też stany, w których te urządzenia mogą mieć obniżoną częstotliwość taktowania i znowu to jest tak, że wtedy trzeba też zmniejszać napięcie zasilające i w ogólności jest taki cała gama technik, które do tego służą, które są, czy ukrywają się pod skrótem DVFS, tak? Czyli ten skrót tu jest rozszyfrowany. To jest Dynamic Voltage and Frequency Scaling, tak? Czyli DVFS to jest zbiór, czy obejmuje różne techniki właśnie mające na celu
manipulowanie częstotliwością taktowania urządzeń po to, żeby zminimalizować zużycie energii. Okej, i z tym jest związane takie pojęcie punktów operacyjnych, które polegają na tym, że jak mamy taki system komputerowy, w którym już wszystkie urządzenia są połączone między sobą, to może się okazać, że częstotliwości są skorelowane w ten sposób, że muszą być zmieniane jednocześnie, albo napięcia zasilające są skorelowane w ten sposób, że muszą być zmieniane jednocześnie. I wtedy istnieje tylko skończona liczba konfiguracji dla całego systemu, w których on może pracować. Tak? I one się nazywają właśnie OPP, czyli Operation Performance Points. I to są takie konfiguracje, które my możemy jakby, do których my możemy system przełączyć i każda z nich się charakteryzuje odpowiednią wydajnością i odpowiednim zużyciem energii. Oczywiście no, musimy je wybierać w miarę potrzeb, tak? Czyli dostosowując do potrzeb. Okej, i dla urządzeń wejścia-wyjścia też istnieją stany o obniżonym poborze mocy, które są analogiczne do stanów C, tak? Czyli wtedy urządzenie nie przeprowadza żadnych operacji, zużywa mniej energii niż w stanie pełnej funkcjonalności, tylko jakby oszczędza energię. Z tych stanów można je bardzo szybko przełączać do stanu pełnej funkcjonalności, także i to bez resetowania bardzo często. Dobra. W niektórych systemach, które, i to bardziej takich właśnie jak w telefonach komórkowych, czy takich systemach typu osadzonego, tak, czyli embedded po angielsku, występują takie rzeczy jak domeny zegarowe i domeny zasilania. Zdarza się, że grupy urządzeń mają wspólne właśnie na przykład referencyjne linie zegarowe albo wspólne zasilanie albo coś takiego. No i wtedy nie możemy operować każdym urządzeniem z osobna, tylko musimy operować tymi grupami. No i wtedy oczywiście tak, jeżeli mamy 5 urządzeń w jednej grupie, jedno z nich działa, wszystkie 4 inne nie działają, no to trzeba oczywiście nie możemy wtedy całej grupy jakby wyłączyć. Możemy dopiero to zrobić, jeżeli wszystkie urządzenia będą nieaktywne i tak dalej. To jest taki znowu takie pojęcie, które jest popularne ostatnio, to się nazywa clock gating po angielsku, ja to przetłumaczyłem jako wstrzymywanie zegara. To jest oczywiście technika, która polega na tym, że część układu ustalonego się tak konfiguruje, żeby w środku przerzutniki nie musiały zmieniać stanu. Oczywiście zmiany stanu przerzutników to jest największe źródło zużycia energii w takich układach, więc to samo zatrzymanie zegara może powodować, że urządzenie zużywa dużo mniej energii. Tak, domeny zasilania, to już o tym powiedziałem. Okay. Dobra, są też właśnie. Teraz oczywiście te różne własności i urządzeń, i procesorów i tak dalej, mogą zależeć od tego, w jakiej kombinacji, że tak powiem, te urządzenia są połączone ze sobą nawzajem. No bo oczywiście systemy są różnie konstruowane, można wybrać, nie wiem, procesor firmy X, jakiś tam sterownik przerwań firmy Y, jakieś urządzenie dekodujące wideo firmy Z, wszystko to razem połączyć w jeden system jakoś tam. No i oczywiście to będzie miało własności inne niż produkt konkurencji, tak? W związku z tym te własności zależą od tego, jaka jest kombinacja urządzeń, ile mamy domen, jakiego rodzaju i tak dalej. No i to jest opisywane poprzez tak zwane platformy w Linuxie i każda platforma ma swoje własne funkcje, które no, jakby realizują te, czy włączają i wyłączają te różne mechanizmy, o których mówiłem. Okej, właśnie to jest to, co powiedziałem przed chwilą. Dobra. Teraz oprócz tego urządzenia mogą należeć do tak zwanych podsystemów, czyli mogą być na przykład urządzenia PCI. Tak? PCI to jest taki standard, który określa, jak konstruować urządzenia. No, większość PC-tach w tej chwili urządzeń jest zgodna z tym standardem albo z PCI Express, który jest jego następną wersją. I on opisuje na przykład, jakie stany o niskim poborze mocy urządzenia mają, tak? Czyli to są stany standardowe. Jeżeli urządzenie jest PCI, no to wiemy, jak je programować, czyli jak można urządzenie wprowadzić do stanu o niskim poborze mocy, jak można urządzenie potem wprowadzić do stanu pełnej aktywności i tak dalej. Tych wiąże Linuxa, tych podsystemów są 3 kategorie. To są typy urządzeń, klasy urządzeń typu magistra w tej chwili.
Trochę jest to nadmiar, to znaczy tak naprawdę na początku, kiedy ludzie, mniej więcej około roku 2000, kiedy ludzie wymyślali te typy urządzeń, to się, czy klasy, podsystemy, tak. To się wydawało, że będą potrzebne różne kategorie podsystemów. Teraz wydaje się, że właśnie to jest to samo, tylko inaczej się nazywa, tak. Więc można by to było wszystko połączyć. Dlatego koledzy pracują nad tym, żeby był jedna reprezentacja podsystemów była wspólna dla wszystkich rodzajów. No ale to trochę potrwa, zanim zostanie wprowadzone. No i oczywiście te platformy i podsystemy odgrywają rolę w tym oszczędzaniu energii, tak? Dlatego że to, co można zrobić z urządzeniem, zależy od tego, do jakiego podsystemu ono należy. Jeśli to jest urządzenie PCI, no to wiadomo, jakie ma stany o niskim poborze mocy, jak można wprowadzić urządzenie do tych stanów. Oprócz tego zależy to od platformy, no bo jeżeli jest jakaś platforma, która ma, nie wiem, domeny zasilania na przykład, albo domeny zegarowe, no to oczywiście też trzeba to uwzględnić. Dobra. Okej, okay, no podsumowując, potrzebne są pewne standardowe interfejsy, po angielsku byśmy to nazwali API, tak, czy właśnie frameworks, jakby, które służą do takiego, do obsługi tych funkcji oszczędzania energii w urządzeniach. Okej, okay, to jak powiedziałem, krótki przegląd chciałbym zrobić teraz tych rzeczy. A propos, ile ja mam czasu? No to jest niebezpieczne stwierdzenie. Dobrze, dobrze. To ja, okej, okay, postaram się nie przesadzić, okej? Okay? Dobra, więc najpierw takie właśnie interfejsy czy API związane z obsługą oszczędzania energii w procesorach, tak? Są dwa rodzaje w tej chwili w jądrze. Pierwszy z nich nazywa się CPU Freak od CPU Frequency Scaling. Oczywiście to jest pewien szczególny przypadek tego DVFS, czyli bardziej ogólnego podejścia zmiany skalowania częstotliwości i napięcia. Okej. Okay. No i oczywiście polega to na tym, że chcemy, żeby częstotliwości procesorów się zmieniały automatycznie dostosowując się do obciążenia tychże procesorów. Tylko teraz się odchodzi od tej techniki trochę. Jeśli chodzi o procesory, bo jak się okazuje, wykorzystywanie stanów C przynosi dużo lepsze efekty generalnie. I do tego służy CPU Idle, tak? Czyli CPU Idle to jest taki API, które pozwala na korzystanie w taki bardzo przejrzysty sposób ze stanów C, czyli na wprowadzanie procesorów do stanu o niskim poborze mocy. Tu ja przypomnę, że ten stan o niskim poborze mocy, czyli stan C, to jest taki, w którym procesor nie wykonuje rozkazów, tak? Czyli taki stan, w którym procesor nic nie robi. No ale jak się okazuje, bardzo często występują sytuacje, w których procesory nic nie robią w systemach. Na przykład w moim laptopie teraz procesor prawdopodobnie nic nie robi. On co prawda pracowicie wyświetla slajd na ekranie, ale to procesora nie wymaga w ogóle, tak? Karty graficznej wymaga, procesor może nic nie robić. W związku z tym procesor nic nie robi, i można go spokojnie wprowadzić do takiego stanu C. Jedyny problem polega na tym, że on w tym stanie C nie może być w nieskończoność, no bo w którymś momencie będzie trzeba coś zrobić i trzeba go z tego stanu C odpowiednio wcześnie wybudzić. Teraz, okej, jest tak, że my musimy wiedzieć z wyprzedzeniem, kiedy on będzie potrzebny znowu, żeby go wybudzić w odpowiednim momencie, tak, żeby nie było to za późno w szczególności. No więc jak jest za wcześnie, to nic się nie stanie, tylko może zużyjemy trochę więcej energii niż trzeba, ale jak jest za późno, to już jest zupełnie fatalnie, bo wtedy użytkownik zobaczy, że coś się dzieje złego. No więc musimy dbać o to, żeby ten procesor był wybudzany odpowiednio wcześnie. No i właśnie CPU Idle to jest taki API, który ten cały mechanizm zapewnia. Oczywiście wykorzystuje stany C, tak, czyli to, o czym mówiłem. Dobrze, dla urządzeń wejścia-wyjścia mamy takie analogiczne interfejsy. Jednym z nich jest Runtime PM API, to jest taki podobny do CPU Idle, to znaczy pozwala na
na przełączanie urządzeń, które nie są używane w danym momencie do stanów o niskim poborze mocy, w których te urządzenia nie przeprowadzają żadnych operacji wyjścia, tylko po prostu czekają na to, aż zostaną tam kiedyś użyte. Znowu w moim laptopie w tej chwili większość urządzeń można spokojnie byłoby wprowadzić do takich stanów, w szczególności karty sieciowe i takie inne rzeczy, bo one są w ogóle niewykorzystywane w tej chwili. No chyba, że coś tam się dzieje, o czym nie wiem, tak? Ale poza tym one są nieużywane i tak dalej. No i też jest problem polegający na tym, że musimy wiedzieć, jak chcemy urządzenie do takiego stanu o niskim poborze mocy wprowadzić, to musimy wiedzieć, jak to zrobić, tak? Czyli jaka jest platforma, jaki jest podsystem, jak to wszystko razem współpracuje i w szczególności ile czasu będzie trwało wybudzenie urządzenia z tego stanu, dlatego że to właśnie wszystko zależy, tak? Jeżeli wiemy w szczególności, że urządzenie będzie potrzebne, nie wiem, za 10 milisekund, no to nie możemy wybrać takiego stanu, że wybudzenie urządzenia z niego będzie trwało dłużej, tak, niż 10 milisekund, czyli musimy dobrać to odpowiednio do czasu. A zarówno do tego, co to było, jak do tego, co Pan teraz powiedział, to znaczy wiemy, że... Wiemy, to znaczy wiemy, na przykład jeśli chodzi o CPI, może tak, ja odpowiem na to pytanie później, bo to jest na następnych slajdach trochę wyjaśnione, także chyba, że mi nie wystarczy czasu, to wtedy, ale i tak odpowiem później. Znaczy pytanie było, co to znaczy, że wiemy jak, co to znaczy, że wiemy, kiedy urządzenie będzie potrzebne, czy kiedy procesor będzie potrzebny. Później do tego wrócę. Dobre pytanie, koszulka się należy, ale pan już ma, także okej, dobrze. To następny taki interfejs to jest coś, co się nazywa DeFreak, czyli od Device Frequency Scaling, tak, czyli w analogii do CPU Freak oczywiście wiadomo, że to jest podobna rzecz, no i to jest coś, co operuje tymi punktami jest OPP, performance operacyjnymi, tak? Ja to tak tłumaczę, punktami operacyjnymi, przepraszam, ja zwykle mówię po angielsku o tych rzeczach. Dobrze, to wykorzystuje te punkty operacyjne, czyli OPP i po prostu w systemie jest informacja o tym, jakie te punkty są dostępne i ten podsystem korzysta z tych punktów, przełączając całość systemu albo poszczególne urządzenia między stanami. Okej. Ja może powiem słówko na temat tego, kiedy to jest przydatne. Otóż przydatne jest wtedy, kiedy na przykład mamy, nie wiem, urządzenie typu kodek wideo, które ma określoną frame rate, tak? Po angielsku się mówi, czyli szybkość wyświetlania tych slajdów na przykład. Czyli chcemy, nie wiem, mamy film i mamy 25 klatek na sekundę, tak, wyświetlić. No więc wiadomo, że to urządzenie nie musi działać dużo szybciej, tak, żeby wyświetlić 25 klatek na sekundę, więc można tak dostosować jego zegar, żeby akurat on odpowiadał tej częstotliwości odświeżania. I tak dalej, tak, czyli do takich rzeczy, do odtwarzania dźwięku, tak, odtwarzanie wideo, głównie w tej chwili to się wykorzystuje do tych rzeczy. Dobrze, mamy taki zestaw funkcji należących do kategorii PMQoS, które odpowiadają właśnie za określanie ograniczeń, tak? Czyli możemy użyć tego, żeby powiedzieć, a to urządzenie na przykład nie może być wyłączane na dłużej niż załóżmy 100 milisekund. To jest część odpowiedzi na pana pytanie. Jak mamy sterownik albo jakiś program, proces w przestrzeni użytkowników, który ma jakieś pojęcie co do tego, kiedy urządzenie będzie potrzebne, to może użyć tego interfejsu i powiedzieć, że okej, to urządzenie będzie mi potrzebne za 100 milisekund, tak? No i jądro na tej podstawie uzyskuje informacje, kiedy będą, na jak długo może wprowadzić urządzenie do stanu o niskim poborze mocy. Dla procesorów jest inaczej, potem powiem o tym, co dla procesorów. Dobra, teraz to były interfejsy dla systemu w czasie pracy, czyli w momencie, kiedy coś tam się dzieje, generalnie są wykonywane jakieś programy, tylko nie wszystkie urządzenia są wykorzystywane, może nie wszystkie urządzenia są używane w 100%, tak? Teraz oczywiście może się zdarzyć tak, że wiemy, że cały system nie będzie używany przez najbliższy czas, no i wtedy go można w tak zwany stan uśpienia wprowadzić, czyli sleep state po angielsku,
I to jest operacja nazywana usypianiem, tak? No i to od angielskiego system suspend, usypianie systemu. Po prostu cały system się prowadza do stanu o niskim poborze mocy. Zwykle jest to stan, który pozwala na wyłączenie wszystkich urządzeń praktycznie, z wyjątkiem, z małymi wyjątkami, o tym za chwilę, i na tylko zostawienie zasilania pamięci, tak, żeby było odświeżanie pamięci, czyli zawartości pamięci RAM. W szczególności jest tak, że w tym stanie procesory nie wykonują rozkazów, czyli można je wyłączyć albo częściowo, albo całkowicie. Zwykle wyłącza się całkowicie, bo po co wyłączać częściowo, można pójść na całość. No i nie są przeprowadzane żadne operacje wejścia-wyjścia, z wyjątkiem takich rzeczy, które powodują wybudzenie systemu z tego stanu. Tak? Mamy takie sygnały budzące, które powodują, że jak coś się stanie, na przykład użytkownik naciśnie przycisk power albo przyjdzie odpowiedni pakiet przez sieć, to system się wybudzi. Czyli urządzenie, które taki sygnał potrafi generować, powinno być trochę zasilane, tak, no tyle, żeby mogło zarejestrować zdarzenie i żeby mogło sygnał zgłosić, który ma spowodować wybudzenie systemu. Także te stany uśpienia polegają na tym, że wszystko jest wyłączone z wyjątkiem pamięci i z wyjątkiem urządzeń, które służą do wybudzenia. Mamy taki też taką, no można powiedzieć, framework, czy też API, które jest związane z hibernacją. No hibernacja to jest następny, znaczy jakby głębsze usypianie, można na to w ten sposób patrzeć. Różnica polega na tym, że tutaj jest zapisywana zawartość pamięci na jakiś nośnik, w którym dane są zachowywane pomimo odłączenia zasilania, tak? I o to chodzi. I teraz można zapisać właśnie zawartość pamięci, potem wyłączyć całkiem zasilanie całego systemu. Znowu tylko trzeba te urządzenia wybudzające, że tak powiem, odpowiednio zostawić odpowiednio zasilane. Już teraz pamięć nie musi być zasilana, ale urządzenia wybudzające tak. No ale tutaj są dwa problemy, to znaczy może właściwie jeden taki duży problem, tak? Czyli tu trzeba bardzo uważać z tym, żeby wszystko było konsystentne po włączeniu z powrotem zasilania, tak? Na przykład jeśli to, co jest w obrazie, czyli w tej zawartości pamięci, którą zapiszemy na dysk, nie będzie się zgadzało z tym, co będzie na dyskach, czyli na tych urządzeniach zachowujących zapis po wybudzeniu systemu, to bardzo dziwne rzeczy się potrafią zdarzyć. Także trzeba uważać. OK. To jest taki przegląd na wysokim poziomie. Chciałbym powiedzieć parę słów o tym, jak te rzeczy są skonstruowane. Troszkę może piętro niżej, ale też nie schodząc zupełnie do detali, bo znaczy ja mam nadzieję, że Państwo się zorientowali, że tutaj to jest temat na książkę, tak, który można byłoby napisać. I oczywiście w ciągu godziny jest trudno o tym wszystkim opowiedzieć, ale spróbuję trochę informacji przekazać. Czy Państwo mają jakieś pytania do tego, co powiedziałem do tej pory, oprócz tak? Spotkałem się, bo używam właśnie rok temu, że kupiłem płytę główną, że nie tylko procesora, ale i płyty główne, akurat to jest MSI, tak, która się zajmuje właśnie regulacją dostarczania mocy dla procesora, w tym wypadku Intel, w zależności od jego potrzeb. I moc dostarczana jest podzielona na trzy poziomy, co jest sygnalizowane pracą LEDów. Ja właśnie obserwowałem, że jak używam Ubuntu, to na dwóch poziomach tylko dwie LEDy się świecą, a w momencie jak przystępuję do opakowania instrukcją Mencorder w odpowiedni składnik, to wtedy wzrost mocy następuje do maksimum na krótkie chwile, czyli to procesor bierze pełną mocę, to są 100 watów tak. I przez to pakuje się właśnie te, które tutaj nagrywam. Tak, to znaczy to może było może mniej pytanie, a bardziej komentarz. I komentarz był taki, że Pan używa płyty głównej, która sygnalizuje poziom poboru mocy przez procesor i obserwacja jest taka, że w momencie, kiedy w systemie się niewiele dzieje, to ten pobór jest na poziomie 2, a w momencie, kiedy zaczynamy robić jakąś bardziej, że tak powiem, pracochłonną operację, to on wzrasta, jest na poziomie 3, tak? No to jest dlatego, że prawdopodobnie procesor jest właśnie w tych stanach C przez większość czasu, w momencie, kiedy Pan robi niewiele, a potem w momencie, kiedy się go obciąży, to on jest w stanie pełnej aktywności i dlatego ma znacznie większy pobór mocy. 1 gigabajt, to bardzo krótko, to około 6 minut.
No tak, no ale to już jest zupełnie inna kategoria, że tak powiem, zmian od tej, o których ja mówię, bo są zmiany wydajnościowe, ja mówię o tych związanych z oszczędzaniem energii. Dobra, proszę Państwa, to tak. Są pytania kolejne chyba. Tak. O, proszę bardzo. Ja mam takie pytanie dotyczące narzędzi, dokładnie mówiąc. Jak z tych podsystemów w łatwy sposób skorzystać, zakładając, że dystrybucja nie konfiguruje tego sama? Ja powiem tak, jest jedyna metoda, jaką ja osobiście znam, która działa wszędzie dobrze, to są interfejsy w CCFS, które do tego zostały zrobione i tam trzeba, po prostu są pliki udostępnione w CCFS, do których trzeba wpisywać różne wartości i tylko trzeba wiedzieć, co wpisać. Na tym problem polega. W związku z tym część dystrybucji, powiedzmy tak, są dystrybucje i dystrybucje. I te, które na PC-tach działają, to są dystrybucje bardzo konserwatywne. To znaczy one starają się przede wszystkim nie powodować problemów dla użytkowników, a dopiero potem udostępniać jakieś funkcje, które ewentualnie mogą coś pomóc więcej. Tak? No i dlatego w tych dystrybucjach praktycznie nie ma narzędzi, do którymi można było takich na przykład okienkowych, którymi można byłoby do tych rzeczy się dobrać. W związku z tym trzeba się dobierać po prostu przez CCFS, napisać sobie skrypty, jeżeli ktoś wie, że na jego systemie jakiś tam interfejs działa, to napisać sobie skrypt, który będzie go konfigurował. To w takim razie, jako że ja nie wiem, co wpisać do CCFS-a, to może jakieś konkretne miejsce, gdzie szukać informacji na ten temat. Ja pokażę tak, przede wszystkim jest dokumentacja, która jest w katalogu... Dokumentacja Karnela, tak? Documentation, tak, w Yandrze. Jak się ściągnie źródło Karnela, to jest w Yandrze dokumentacja i jest to opisane, może nie bardzo stuprocentowo, ale jest coś na ten temat. Ja potem pokażę, gdzie można znaleźć ewentualnie. Są różne artykuły w internecie oraz prezentacje z konferencji. W tej chwili jest taki site, który się nazywa lwn.net, czyli Linux Weekly News. Bardzo polecam, dlatego że tam jest bardzo dużo informacji technicznych o tym, jak się używa różnych rzeczy. Tam można znaleźć dużo informacji na temat tych interfejsów, jakie one są, jak można użyć i tak dalej. Następna rzecz to jest oczywiście, jeżeli się, tak, można, już taka ścieżka bardzo ostateczna, to polega na tym, że można sobie ściągnąć kod źródłowy jądra, zobaczyć, kto robił zmiany w jakim tam miejscu i potem zadać pytanie po prostu tym deweloperom i oni często odpowiadają, że to trzeba zrobić tak albo inaczej. Te rzeczy się zmieniają niestety. Znaczy ja nie dokończyłem odpowiedzi, bo jest druga kategoria dystrybucji, to są tak zwane dystrybucje typu dla systemów osadzonych, w szczególności Android. I w Androidzie to jest automatycznie skonfigurowane, także wszystko, co się da, tak? Czyli oni po prostu... Co do tego konserwatywnego podejścia dystrybucji linuxowych w zakresie zarządzania energią, jak skomentowałby Pan sprawę ASPM-a, zdaje się, w szynie PCI Express? To znaczy, ja bym to zostawił na czas, kiedy będzie czas na pytania, ok? Jeżeli można prosić o odłożenie tego na chwilę. Ja chciałbym o pytania dotyczące tej części, o której mówiłem, bo jeszcze mam coś do powiedzenia. Tak? Tam Panowie zadają. Ja mam takie pytanie odnośnie tego slajdu, co właśnie jest, ponieważ w systemach desktopowych hibernacja domyślnie zrzuca nam do swapa. Tak, i to jest pamięć. I teraz pytanie jest, co wtedy? Jeżeli mam 2 giga pramu, 4 giga swapu, otwieram duży obrazek w GIMP-ie, większość swapu jest zajęta i zlecam hibernację. I co wtedy, jeżeli miejsca w swapie jest za mało na to, żeby zrzucić? To znaczy, ja bym polecał zrobić sobie plik swapowy i kazać do tego pliku zapisywać. Znaczy zachowanie domyślne, tylko co wtedy, kiedy w swapie jest za mało miejsca? Nie, plik swapowy dodatkowy. Plik swapowy, nie partycję swapową, tylko plik swapowy dodatkowy. W systemie zwykłym zrobić plik swapowy i tam zapisywać obraz.
w takim rozmiarze, ile jest pamięci, tak? Czy połowa, bo hibernacja zapisuje połowę pamięci tak naprawdę. Także połowę plik swapowy zrobić drugi. Po prostu nie jakby dodatkowy swap, tak? W tym sensie. Bo to jest celowo zrobione, że do swapu zapisuje. Powiem w ten sposób, bo tak było najprościej zrobić, a no, potem nie, jakby nie, już to nie zostało zmienione nigdy, także. Halo? Tak, to jeszcze do tych wysokopoziomowych interfejsów, bo Runtime PM już nam działa, w tej chwili jest na stole, powiedzmy, wyłączanie modułów pamięci, a co dalej, czego jeszcze brakuje i Czego brakuje? Brakuje przede wszystkim połączenia takich rzeczy jak CPU Idle i Runtime PM dla urządzeń I/O i tego typu rzeczy, bo jak jest system z domenami zasilania na przykład i jest procesor i urządzenia w jednej domenie, to trzeba niestety brać pod uwagę. I PMQOS jest jeszcze bardzo w powijakach, można powiedzieć, tak, ten interfejs. Dużo jest rzeczy. CPU Freak, nie wiadomo, czy będzie w takiej postaci w ogóle przeżyje, bo to jest najstarszy interfejs, który wiąże jest. Te interfejsy są, jakby wywodzą się z różnych źródeł i on jest taka tendencja do integracji. Jeżeli będziemy to integrować, to potrwa długo, długo. Poza tym zmieniają się standardy sprzętowe pod spodem, tak, które też trzeba brać pod uwagę ciągle. Dobrze. Ja jeszcze pytanie. Okej. No i jeśli mam zasilanie, wszystko bardzo ładnie działa, ale jeśli odepnę, jeśli nie ruszę, Moim zdaniem przez SFS można, tam jest, tak jak mówiłem, kiedyś jest taki... Słucham? Nie, SFS to jest SYS, Devices i potem trzeba znaleźć ścieżkę do tego urządzenia. Jest taki katalog Power i tam jest taki plik, który się nazywa Control. I tam trzeba zmienić na ON. Jak pan zmieni na ON, to wtedy powinno się nie wyłączać. To znaczy, tak, trzeba do skryptu, do init skryptu wstawić po prostu taką komendę, która będzie wpisywała on do tego pliku. No bo to Jandro ma jakieś ustawienia domyślne, które zostały wybrane na podstawie tego, jak większość urządzeń się zachowuje. No i w tym momencie to nie jest tak, jak większość się zachowuje, tylko... Więc to tak. Tak. Czy pani? Jedno pytanko. Jeżeli się okaże, że użytkownik zleca hibernację systemu, ale się okaże, że słapa partycji wymiany jest za mało, czy to, system wtedy jakoś ostrzeże, że tego się nie da zrobić? To znaczy, on powinien się zachowywać w ten sposób, żeby po prostu przerwać operację w pewnym momencie. Może się zdarzyć, że się nie uda to, bo jest jakiś błąd, ale to znaczy, że jest to po prostu błąd i trzeba go zgłosić. Powinna być przerwana operacja i... Aha, czyli do hibernacji nie powinno dojść. Tak, nie powinno dojść w takim układzie, jasne. Pani pytanie teraz. Ja mam pytanie takie trochę inne. Okay. To znaczy, jak to wygląda z punktu widzenia takiego programisty końcowego, to znaczy kogoś, kto tworzy już konkretną aplikację na istniejący system i rozumiem. Na przykład, no, pierwszy z brzegu przykład, ktoś, kto programuje aplikacje na Androida. Jak to zrobić, jak skorzystać z tych wszystkich rzeczy, żeby sama aplikacja pobierała jak najmniej energii? Jasne, znaczy pytanie tak. Niestety problem jest taki, w Androidzie pomiędzy jądrem, ja się zajmuję jądrem. W Androidzie pomiędzy jądrem a aplikacją jest dodatkowa warstwa, która ma swoją specyfikę, powiedzmy tak, tak? Więc trzeba po prostu do tej warstwy się dopasować, która jest pomiędzy jądrem a aplikacją, czyli trzeba używać tego, co Android oferuje w interfejsach swoich dla aplikacji. I tyle mogę powiedzieć, nie? Więcej nie, nawet nie jest zalecane w Androidzie korzystanie bezpośrednio na przykład z SFS-a, dlatego że oni mają swoje patche, które zmieniają to, co my robimy. Czyli trzeba po prostu polegać na Androidzie. Tak, trzeba polegać na Androidzie, tak. Dobra, to może przejdźmy dalej. Okej. Okay.
To nam skróci trochę, mam nadzieję, sesję pytań i odpowiedzi, a teraz chciałem parę słów powiedzieć, jak te rzeczy są skonstruowane. Więc najpierw CPU Freak to jest najstarszy taki podsystem, który ma związek z oszczędzaniem energii, który został, nie wiem, czy w latach 90. już nie zaczęty, nawet jeśli nie został wtedy wprowadzony, to zaczęty. I on ma w związku z tym, że to jest bardzo interfejs, który już istnieje od dawna dawna, więc ma po pierwsze stał się bardzo skomplikowany. Zwykle jest tak, że jak coś się rozwija przez ileś czasu, to się staje coraz bardziej, znaczy narastają różne takie komplikacje, których mogłoby nie być, tak, w tym podsystemie. No więc CPU Freak ma to niestety cechę. Koncepcyjnie część jest prosta. Mamy trzy warstwy, jest część centralna, są moduły zarządzające, które, ja to tak nazwałem po angielsku, to się nazywa governor, czy to jest taki kod, który decyduje o różnych rzeczach. No i mamy sterownik, który już zawiera informacje o tym, jakie są procesory i co z tymi procesorami można robić w zakresie sterowania częstotliwością. CPU Freak niestety zakłada, że procesory będą identyczne i w związku z tym jest tylko jeden sterownik w systemie możliwy i to powoduje ostatnio problemy. Ja może zostawię to na później. Okej, i teraz oczywiście tak, mamy pewną listę tych modułów zarządzających do wyboru, które zależą od konfiguracji jądra. Jeden jest domyślnie wybierany, można sobie zmienić przez SFS właśnie. Tak, i ten moduł zarządzający decyduje o tym, co się dzieje, czyli cała strategia polega na tym, że moduł zarządzający jest wybierany. Jakiś jest domyślny, że tak powiem, przestrzeń użytkowników może to zmienić, czyli na przykład skrypty inicjujące mogą to zmienić. Jeżeli skrypty inicjujące mogą to zmienić, wybiorą sobie moduł zarządzający i on już dalej się zajmuje całym sterowaniem. Czyli w szczególności taki moduł zarządzający musi co pewien czas sprawdzić, czy częstotliwość jest właściwa, jeżeli nie jest, to zmienić, jeżeli zmienić, to na jaką, tak? No i w momencie, kiedy już wie, jaką częstotliwość by wybrał, to wywołuje sobie odpowiednią metodę z tego sterownika, tak? No i sterownik już przeprowadza zmianę w sprzęcie. Oczywiście sterownik musi udostępnić informacje, w tym wypadku sterownik nie udostępnia informacji, jakie są częstotliwości dostępne, tylko jest taka tabela, która systemowa, czy w systemie, w której jest to zapisane i sterownik ma za zadanie przełączyć system, tak, czy procesor, tak, żeby częstotliwość była jak najbliższa tej docelowej, którą sobie wybrał moduł zarządzający, tak, i to mniej więcej tak działa wszystko. Czyli moduł zarządzający tak naprawdę jest tą częścią, która monitoruje stan systemu i sprawdza co pewien czas, czy ten stan jest taki, jak odpowiada sytuacji w zakresie obciążenia i inicjuje odpowiednie zmiany. Dobrze, czyli to jest, CPU Freak jest, że tak powiem, bardzo prosty koncepcyjnie, tam nie ma za bardzo koncepcyjnie wiele filozofii, natomiast jest bardzo skomplikowany interfejs w SFS-ie, jest mnóstwo rzeczy, które można zmienić. Ostatnio właśnie ludzie zaczęli pracować nad tym, żeby dodać wsparcie dla różnych typów procesorów w tym samym systemie i tak dalej, no i to zaczyna się robić skomplikowane i nie jest wcale wykluczone, że trzeba będzie przepisać ten interfejs. Okej. Teraz jeśli chodzi o CPU idle z kolei, no to to jest taka lista skrócona własności tych stanów C, o których opowiadałem wcześniej. Czyli te stany C mają tak, każdy stan C ma jakiś pobór mocy, ma jakiś czas powrotu do pełnej funkcjonalności. To są najważniejsze parametry, tak? Czyli ile mocy będzie w tym stanie procesor pobierał i jak dużo czasu zajmie przywrócenie funkcjonalności. Jest też taki parametr, który mówi, jaki jest minimalny czas, na który warto w ogóle procesor przełączać do tego stanu, tak? No bo jeżeli na przykład mamy, nie wiem, wiemy, że procesor będzie potrzebny za 10 mikrosekund, a ten target residency wynosi 100 mikrosekund, no to oczywiście nie ma sensu tego robić. No i oczywiście również z każdym takim stanem jest związany pewien taki zestaw informacji, które trzeba będzie do procesora z powrotem wprowadzić, żeby uzyskać pełną funkcjonalność, na przykład zawartość schowków,
albo zawartość tak zwanych buforów TLB i tak dalej, od których zależy wydajność. No bo procesor w momencie, kiedy się włączy, przynajmniej taki nowy, w sensie na przykład Intel typu Ivy Bridge albo Sandy Bridge, to są procesory, które uzyskują pełną wydajność dopiero po jakimś czasie, znaczy one muszą załadować różne bufory, różne schowki i tak dalej, po to, żeby z pełną szybkością mogły wykonywać rozkazy. Dopóki to się nie stanie, to mamy jakieś spowolnienie, tak, w działaniu. Także trzeba wiedzieć, co trzeba do procesora z powrotem będzie wciągnąć, żeby uzyskał pełną wydajność od nowa. Okej, okay, mamy każdy taki stan ma reprezentację w postaci obiektu pewnego. W tym obiekcie jest taka metoda, która się nazywa enter i ta metoda enter mówi o tym, co należy zrobić, czy ona koduje to, co należy zrobić, żeby do tego stanu przełączyć procesor, czyli jakie tam instrukcje wykonać, czy do jakich rejestrów zapisać, jakie wartości. Tak? No i oczywiście w sterowniku CPU idle to wszystko jest zakodowane. Znowu na razie jest tak, że w systemie może być tylko jeden sterownik CPU idle, oczywiście to oznacza, że procesory muszą być identyczne albo przynajmniej podobne. Znowu jest to pewne ograniczenie sztuczne, którego chcemy się pozbyć. Dla każdego procesora istnieje lista takich stanów, do których, stanów C, do których można go wprowadzać. Sterownik tworzy tą listę. I mamy te moduły zarządzające, które nazywają się tak samo jak dla CPU Freak. Ich rola jest podobna jak dla CPU Freak, czyli one podejmują decyzje, ale sposób działania jest inny. Dlatego, że taki moduł zarządzający teraz nie monitoruje sam systemu, periodycznie nie sprawdza, co tam się dzieje, tylko taki moduł ma metodę, która jest wywoływana przez planistę CPU po prostu. No i ten planista sprawdza, znaczy ten planista w momencie, kiedy stwierdzi, że procesor jest bezczynny, tak? No planista widzi, czy są jakieś procesy do wykonania, czy nie, czy wszystkie procesy są w stanie uśpienia. Jeżeli wszystkie procesy są w stanie uśpienia, to część procesorów będzie bezczynna, czy nawet wszystkie procesory mogą być bezczynne i wtedy można je wprowadzić do stanów C. I ten planista wywołuje wtedy tą metodę poprzez rdzeń tego CPU Freak, on wywołuje tą metodę select i ta metoda wybiera stan C, do którego można wprowadzić i wprowadza system, potem, przepraszam, wybiera stan C i wywołuje odpowiednią funkcję, która uruchamia metodę sterownika, tą enter, tak, o której mówiłem. No i teraz ta metoda select może sprawdzić, jak długo procesor ma być bezczynny na podstawie tego, jakie są zaprogramowane zdarzenia zegarowe, tak, czyli mamy zegar, który, czy to się nazywa clock events, mamy zaprogramowane, że za jakiś czas będzie zgłoszone przerwanie do procesora. No i na podstawie, jest lista tych rzeczy gdzieś tam w jądrze. I na podstawie tego metoda select może sprawdzić, aha, następne zdarzenie zegarowe jest, nie wiem, ze 100 mikrosekund. No to można procesor na tyle czasu wyłączyć. No to można go wprowadzić do stanu C o takiej charakterystyce. Tyle. Dobra. Teraz jeśli chodzi o ten Runtime PM API, to jest taki interfejs, który umożliwia z kolei obsługę tych stanów o niskim poborze mocy dla urządzeń. Troszkę inaczej działa. Otóż są podsystemy i sterowniki urządzeń mają takie trzy metody, która służy tak. To jest do zawieszania pracy urządzeń, to jest do wybudzania urządzeń, a to jest taki dodatkowa metoda, która pozwala na, jest wywoływana w momencie, kiedy sądzimy, że urządzenie jest w stanie, nic nie robi, tak? Czyli ktoś tam, na przykład jakiś podsystem przestaje używać dane urządzenie, tak? No, na przykład mamy podsystem typu wideo, tak? Podsystem wideo, który tam jest bardzo skomplikowany, ma różne funkcje, właśnie odtwarzanie wideo i tak dalej. I on w pewnym momencie stwierdza, aha, to urządzenie już nie jest wykorzystywane. No i wtedy może, że tak powiem, te metody nie są bezpośrednio wywoływane, ale taki podsystem może wywołać pewną funkcję, która z kolei wywoła taką metodę i wtedy już, jeżeli nie ma więcej podsystemów, które korzystają z tego urządzenia, to może być to urządzenie wprowadzone do stanu o niskim poborze mocy.
Okej, teraz te podsystemy i sterowniki też muszą obsługiwać sygnały, które budzą urządzenia. Oczywiście wiadomo, że jeżeli urządzenie wejdzie do stanu o niskim poborze mocy, to może się zdarzyć na zewnątrz, coś się stanie, co będzie wymagało reakcji tego urządzenia. To się nazywa remote wake-up, rodzaj sytuacji, tak, że na przykład no, karta sieciowa, tak, mamy kartę sieciową, nie była używana, no wyłączyliśmy ją, czy jest w stanie o niskim poborze mocy, no i nagle się zdarza, że ktoś przysyła do nas pakiet i ta karta musi zacząć działać. Wtedy pakiet pochodzi z zewnątrz, karta powinna zasygnalizować, że teraz ma coś do obsługi, no i jądra oczywiście powinno wybudzić tą kartę ze stanu niskiego poboru mocy do stanu pełnej funkcjonalności, tak żeby mogła obsłużyć to, co tam się w sieci dzieje. Tak, to jest przykład takiego zdarzenia. OK, mamy w tym API część centralną, która po pierwsze zapewnia synchronizację, czyli zapobiega jakimś konfliktom typu hazardowych sytuacji, że dwie rzeczy będą próbowały zrobić operacje, które mają przeciwstawne na przykład skutki, tak, albo coś takiego. Poza tym bierze też pod uwagę zależności między urządzeniami. Oczywiście może się zdarzyć tak, że urządzenia są zależne jedne od drugich. Na przykład mamy, jak jest PCI standard, to tam są tak zwane porty i tam są tak zwane urządzenia końcowe. Tak? No i wtedy urządzenie końcowe musi być podłączone do portu. I teraz jeśli, czy PCI Express, ja właściwie mówię o PCI Express, no i teraz jeżeli wyłączymy port, no to oczywiście do urządzenia końcowego nie będzie dostępu. No w związku z tym te operacje muszą być przeprowadzone tak, żeby najpierw było wyłączane urządzenie końcowe i dopiero jeśli urządzenie końcowe jest nieaktywne, to wolno nam wyłączyć port. I teraz jeżeli chcemy wybudzić urządzenie końcowe, to musimy wybudzić port, a dopiero potem urządzenie końcowe, tak? I tego typu rzeczy trzeba brać pod uwagę. No i też trzeba brać pod uwagę to, że urządzenia mogą być wykorzystywane przez wiele różnych podsystemów naraz, na przykład karty sieciowe mogą być, mieć pakiety z wielu źródeł do przesłania albo urządzenia typu sterowniki I2C albo takich USB i tak dalej mogą mieć też wiele odniesień, czyli odwołań. Trzeba to zliczać i no i z części centralnej mamy takie funkcje pomocnicze, przez które te metody są wywoływane i które to funkcje właśnie te wszystkie rzeczy robią, czyli synchronizację zapewniają, biorą pod uwagę te zależności i przeprowadzają zliczenie odwołań. Dobrze. Teraz no, te podsystemy, o których ja tu mówię, no to ja, tam na którym slajdzie było na początku, to są te typy urządzeń, klasy urządzeń i typy magistral. Więc można, ostatnio w zeszłym roku została wprowadzona taka możliwość, żeby definiować metody dla domen zasilania albo domen zegarowych. No i te metody mogą zastępować metody podsystemów. No i mamy taką konwencję wywoływania metod, która jest nowa dość, czyli w wersji 3.3 jądra została dopiero sfinalizowana. Teraz jest rozwijana wersja 3.4, także to istnieje no powiedzmy od miesiąca mniej więcej. Było wcześniej w wersjach RC, tak, ale w finalnej wersji to jest 3.3. No i ona jest taka, że jeżeli mamy domenę, no to jest wywoływana metoda dla domeny, potem po kolei są brane pod uwagę typ urządzenia, klasa urządzenia i typ magistrali. No i dopiero jeżeli żaden podsystem nie definiuje metody danego typu, to jest ona wywoływana ze sterownika bezpośrednio. Oczywiście, jeżeli którakolwiek z tych metod jest definiowana, to ona też na ogół wywołuje metodę ze sterownika, tylko robi coś dodatkowo oprócz tego. Ta konwencja jest nie tylko dla runtime PM, ona jest też dla usypiania i hibernacji, o których miałem zamiar powiedzieć później. Może powiem o usypianiu, bo ja myślę, że Państwo mi usną niedługo, także nie. Powiem o usypianiu tylko. A o hibernacji już nie, ale to będzie na slajdach, jak rozumiem, one tam będą kiedyś dostępne tak przez stronę konferencji. Także okej. Okay. Usypianie systemu to jest taka operacja, w której, jak mówiłem, cały system się wprowadza do stanu
o tak zwaną sleep state po angielsku, czyli stan uśpienia, tak? Czyli stanu, w którym jest bardzo mały pobór mocy. Ta moc jest zużywana tylko na odświeżanie pamięci i na zasilanie urządzeń wybudzających, tak? No i ta operacja nie jest operacją jednokrokową, czy taką, jak to po angielsku się mówi, atomic, tak? Czyli nie robi się tego jednym strzałem, tylko trzeba przeprowadzić skomplikowaną procedurę, która ten system do stanu uśpienia wprowadzi. Ta procedura jest tu naszkicowana bardzo, na bardzo wysokim poziomie ogólności. No i obejmuje takie rzeczy. Najpierw mamy funkcje powiadamiające, które mogą być użyte do tego, że jeżeli jakiś podsystem jądra chce wiedzieć, co się, że usypianie systemu zaraz nastąpi, to taką funkcję powinien zarejestrować. Ona jest wtedy wywoływana przed wszystkim. Potem jest zamrażanie procesów, które... Dlaczego to się robi? Otóż procesy, w szczególności te w przestrzeni użytkowników, mogą się odwoływać do urządzeń na mnóstwo różnych sposobów. No ja nie wiem, ale co najmniej 10 jest różnych sposobów, na które te procesy mogą korzystać z urządzeń. No i teraz gdybyśmy dla każdego urządzenia chcieli te wszystkie przechwytywać, to byłoby cokolwiek skomplikowane, a wręcz niewykonalne pewnie na dłuższą metę. Także jest takie podejście wykorzystane bardzo skrótowe, polegające na tym, że okej, skoro nie możemy przechwycić każdego dowolnego sposobu, na jaki aplikacja może odwołać się do urządzenia, no to spowodujmy, żeby ta aplikacja przestała działać na jakiś czas, tak? Stąd zamrażanie procesów. Potem mamy zawieszanie pracy urządzeń, które też w kilku krokach się odbywa, o tym za chwilę. Jak urządzenia zostaną odpowiednio obsłużone, to są wyłączone procesory, z wyjątkiem jednego. Jeden zostaje. Następnie musimy zablokować przerwania, tak? Czyli spowodować, że procesor nie będzie niczym niepokojony, i potem wyłączyć funkcje niskiego poziomu. To są funkcje typu sterowniki przerwań i tego rodzaju rzeczy, tak? Czyli takie naprawdę niskopoziomowe, jakieś zegary systemowe i tego z historii. No i na końcu mamy wyłączanie tego ostatniego aktywnego procesora, który jest teraz został jedyny aktywny, wyłączamy go, system jest w stanie uśpienia, tak? Okej, okay. Tak jak mówiłem, zawieszanie urządzeń nie jest, czy zawieszanie pracy, działania urządzeń nie jest robione z jednym zamachem, to też jest przeprowadzane w krokach, które się nazywają fazami, zresztą oficjalnie w dokumentacji. Ja może to przewinę, bo tutaj to, ile jest tych faz i w której wersji jądra, to może nie jest tak istotne. Ważne jest to, że ostatnio się to zmieniło, tak? Czyli jak mamy wersję 3.4, wyjdzie jądro w wersji 3.4, to będzie tych faz trochę więcej. To nie ma wielkiego znaczenia, poza tym, że... Bo to wszystko powinno działać tak jak do tej pory. Poza tym, że teraz będziemy mogli troszkę lepiej różne rzeczy zaprogramować, ale to dopiero w następnych wersjach. OK. Teraz oczywiście o tych urządzeniach budzących już mówiłem trochę. Mamy takie urządzenia, które powodują te sygnały budzące, czyli generują takie sygnały, po których system powinien się wybudzić z tego stanu uśpienia. No i OK. Teraz oczywiście te urządzenia muszą być tak skonfigurowane, żeby mogły te sygnały generować, czyli trzeba im zostawić trochę zasilania, tak? Na tyle, żeby sygnał mógł być wykryty i informacja o tym, żeby mogła być przekazana do platformy. Oczywiście urządzenie też trzeba skonfigurować, no, informując go o tym, jakie sygnały ma wykrywać, tak? Czyli jakie zdarzenia mają być rejestrowane, na jakie zdarzenia ma reagować, o tak powiem, na jakie zdarzenia ma reagować. Dobrze. Tak, oczywiście nie każde urządzenie wejścia-wyjścia może być urządzeniem budzącym, no są urządzenia, które nie... takich sygnałów w ogóle nie mogą generować fizycznie, tak? Nie mają takich możliwości. Ale oprócz tego jeszcze możemy nie chcieć, żeby jakieś urządzenia generowały sygnały budzące. Ja mam dobry przykład. Otóż
nie w tym notebooku, w innym, który miałem poprzednio, jest tak, że mysz bezprzewodowa, jak się poruszy, to generuje sygnał budzący i wybudza ze stanu uśpienia, tak? No więc to nie jest za dobry przypadek, bo na przykład może się zdarzyć, że się myszą poruszy, czy się włączy przypadkowo, na przykład jak notebook jest w torbie, tak? No w związku z tym nie jest dobrze, jeżeli on się wybudzi wtedy. No więc to wtedy ja konfiguruję tą mysz, żeby ona jednak nie była urządzeniem budzącym i nie wysyłała tych sygnałów, tak? Tu jest taki problem, który jest z Androidem związany, który polega na tym, że musimy obsługiwać te sygnały z urządzeń budzących podczas usypiania systemu, czyli w trakcie trwania tej całej operacji odpowiednio reagować na nie i no i to jest w trakcie, powiedzmy, jakoś pracy jest, znaczy jesteśmy w trakcie pracy nad usunięciem czy nad poradzeniem sobie z tym problemem, o w ten sposób powiem. Okej. No podczas przywracania aktywności systemu mamy ten sygnał budzący, tak, on musi w jakiś tam sposób być przetworzony przez platformę, tak, czyli część platformy musi być też zasilana w stanie uśpienia i sygnał idzie od urządzenia do platformy, platforma procesor budzi, tak, czyli ten jeden rdzeń, który na początku, podczas usypiania był zostawiony na koniec, on teraz jest budzony przez platformę, zaczyna wykonywać kod od pewnego ustalonego adresu w pamięci i po kolei wywołuje funkcje, które są potrzebne, żeby przywrócić aktywność systemu. To jest oczywiście odwracanie tych czynności, które były wykonane podczas usypiania, dlatego ja już nie robiłem tutaj listy, tylko po prostu można sobie wyobrazić, jak to działa. Znowu w wersji 3.4 RC1 jądra mamy nową fazę dla przywracania pracy urządzeń. I coś tu jeszcze o hibernacji, tak jak mówiłem, już nie będę mówił ze szczegółami, bo to zajęło za dużo czasu. Myślę, że i tak dużo czasu zająłem, także tym bardziej, że to jest, może nie jest takie bardzo ważne. To sobie pominiemy i dobrze. Dziękuję za uwagę i bardzo proszę o pytania. Teraz możemy wrócić do tego pytania, które pan zadał o SPM, tak? Czy co ja, jaki jest mój komentarz? No mój komentarz jest taki, że kolega nie bardzo wiedział, co robi, tak? W momencie, kiedy ten patch został wysłany, no i on został, ponieważ za bardzo nikt inny się tym nie zajmuje, więc ten patch został włączony, był testowany na pewnej ograniczonej liczbie systemów. Został włączony do jądra w którejś tam wersji, no i okazało się, że na innych systemach on niestety powoduje skutki, które nie są do końca tak, jakbyśmy chcieli, tak? No i cała była potem historia związana z poprawianiem tego problemu, ale to był problem w jądrze, to nie był problem w dystrybucjach, to był problem w jądrze, który był spowodowany tym, że tak jak mówię, kolega po prostu zrobił coś, ewidentnie chciał coś poprawić, ale się okazało, że nie do końca się udało. A problem był skomplikowany, więc tyle. Dobrze, słucham. Mam pytanie na temat suspend, tego co pan tak no, dotknął trochę, że tak powiem. Tak. Mianowicie z tą myszą, co pan mówił, że tak. Się wybudza czasem, potrafi się wybudzić tak. W torbie. Ja mam podobny problem, dlatego chciałbym się spytać, czy mógłby pan trochę więcej powiedzieć na temat, w jaki sposób to skonfigurować, te urządzenia, żeby nie budziły. To znaczy tak, znowu odpowiedź jest taka, że w SysFS, jak pan weźmie SysDevices i tam jest odpowiednia ścieżka do urządzenia, to trzeba znaleźć, niestety, jak to urządzenie się nazywa. I jest taki plik, który się nazywa wake up. Jeżeli tam się wpisze disabled, to urządzenie nie będzie generowało tych sygnałów. I tyle. No i to już jest na poziomie jądra się wtedy. Okej, świetnie, dziękuję. Proszę. Ja mam takie pytanie.
jakie rzeczy lepiej mieć w jądrze, a jakie w przestrzeni użytkownika. Tak jak dla CPU Freka mamy tych różnych gubernatorów i pośród performance, on demand mamy user space i pozbywamy się tego problemu. Proszę pana, gdybym ja potrafił odpowiedzieć na to pytanie jednym słowem, znaczy dyskusje trwają na ten temat. I tak naprawdę nikt nie ma złotej recepty, bo to jest w ogóle trudny problem. Znaczy zasadniczo ludzie, podejście jest takie, że wszyscy twierdzą, że w jądrze nie powinno być rzeczy związanych z ustalaniem zasad, tak? Czyli tej policy. To powinno być w przestrzeni użytkowników. Ale no właśnie gubernatory temu przeczą, tak? Bo tam jest, nie wiadomo. Znaczy generalnie to jest chyba związane z, trzeba porównać rozwiązania, tak? Trzeba wziąć rozwiązanie, w którym coś jest w przestrzeni użytkowników, coś jest w jądrze, trzeba wziąć rozwiązanie, w którym coś jest tylko w jądrze, zobaczyć, które z nich jest bardziej skomplikowane generalnie i wybrać prostsze, tak? Trzeba zaimplementować dwie wersje i sprawdzić. Niestety to się do tego sprowadza, jak się okazuje. Bo tym bardziej, że przestrzeń, niestety problem jest taki, że przestrzeń użytkowników z wyjątkiem Androida, bo tutaj muszę powiedzieć, że Google jest bardzo, bardzo jakby nadąża za tym, co się dzieje i oni się starają wszystko modyfikować, czyli w kolejnych wersjach, no mamy coraz nowsze jądro, tak, po pierwsze, a po drugie oni starają się wykorzystywać te rzeczy, które się, te zmiany, które są wprowadzane, więc oni szybko reagują na zmiany. Ale inne dystrybucje, to przestrzeń użytkownika jest totalnie gdzieś w średniowieczu w stosunku do tego, co jest w jądrze. I my na to nie mamy wpływu. Znaczy musielibyśmy sami te narzędzia pisać, co oczywiście jest kompletnie niepraktyczne. W związku z tym tak to wygląda teraz. Czy to wzbudzanie procesorów ze stanu C, ono polega mniej więcej tak w skrócie, na czymś takim, jak na przykład mamy w elektronice, w jakichś mikrokontrolerach watchdoga, który tam pilnuje, żeby ustawiony jakiś tam był coś na... Czy to mniej więcej na tym polega, że jest jakiś watchdog w procesorze, który tam za to odpowiada i tego ustawiam programowo, czy to jakiś tak jest sprytnie? Wybudzenie procesorów ze stanu C wygląda w ten sposób, że jest zestaw urządzeń, w jądrze, które nazywają się clock event devices, to są takie urządzenia, które zgłaszają przerwanie w określonej chwili czasu. I tyle. I te urządzenia są do tego używane, tak? Czyli trzeba, na przykład jest takie urządzenie, które się nazywa HPAD, tak? Tam gdzieś w intelowskich platformach, no i trzeba go zaprogramować, żeby zgłosił przerwanie, nie wiem, za 100 milisekund, czy za 100 mikrosekund, czy coś takiego. I on zgłosi przerwanie i to jest tyle, no. Tam jest pytanie. Ja mam takie pytanie odnośnie tych interfejsów, o których pan mówił, to znaczy zapisu do tych plików różnych wartości. Mhm. Pan wspomniał, że trzeba wiedzieć, co tam wpisać. A tak. Co jeżeli, powiedzmy, programista pomyli się i wpisze tam coś, co jest na przykład nieobsługiwane? To znaczy, jeżeli jest to totalnie nieobsługiwane, to po prostu nic się nie stanie. To znaczy, ale będzie jakiś komunikat zwrotny? Tak, czy... że jest nieobsługiwana wartość. Znaczy zapis zwróci błąd wtedy. Natomiast gorzej, jak się pisze coś, co jest obsługiwane, ale nie to, co trzeba. Aha. A to okay. ten framework jakoś pilnuje to, że on wykrywa wartości, które wie, że tak, są niebezpieczne i wtedy odmówi znaczy, tego? Znaczy nie wykrywa czy... wartości, które są niebezpieczne, wykrywa wartości, które są nieobsługiwane. Wartości niebezpieczne to on nie wie, jakie są, w związku z tym nie bardzo może wykryć czasami. I dlatego trzeba z tym uważać. Zwłaszcza, że są takie interfejsy, które są, że tak powiem, autorzy zakładają, że ten, co w przestrzeni użytkowników coś tam manipuluje z SFS-em, to wie, co robi i dlatego i że nie będzie tego włączał, jeżeli nie będzie wiedział, że to na pewno działa, tak? W związku z tym można się naciąć. Tu od razu mówię, to nie jest tak, że jest wszystko idealnie, tak? Rozumiem. Jeszcze drugie pytanie od razu. Tak. Pan wspomniał, że usypianie jest atomową jakby operacją. Znaczy nie jest atomową, nie, właśnie mówiłem, pan, że nie jest atomową. Znaczy pan mówił, że jest krokowa właśnie. Tak, krokowa, tak. A co jeżeli w trakcie na przykład to się nie powiedzie? To znaczy to jest jakoś cofane? Czy... Jest cofane, tak oczywiście. To znaczy przynajmniej taka jest idea, tak, że powinno wrócić do stanu pełnej funkcjonalności w przypadku, jeżeli się nie uda tych wszystkich kroków wykonać. Tak też powinno być, jeśli w trakcie całej operacji się zdarzy taki budzący sygnał, tak, że w momencie, kiedy robimy ten usypianie, a sygnał budzący przychodzi, a my jesteśmy w trakcie, nie wiem, usypiania urządzeń na przykład. No więc powinniśmy też wrócić do stanu pełnej funkcjonalności. W tej chwili to
działa na części platform, no nie, na części nie działa. Dobrze, dziękuję. No dobrze. Nie ma więcej pytań? Świetnie, to dziękuję za uwagę. Jeszcze dwa słowa powiem, ok, jeśli mogę. Ta, wyłączyłem pewnie. Wyłączyłem. No. O, dobrze. I teraz tak. To jest, to są jakby odnośniki do źródeł. Ja powiem, jak to działa. To jest artykuł natomiast CPU Idle w tym serwisie LWN.net. Bardzo polecam. Bardzo fajny artykuł. Zresztą tam dużo jest takich fajnych artykułów. Warto sobie przejrzeć tą stronę. I to jest akurat odnośnik do prezentacji. Dwa tygodnie temu w San Francisco była konferencja Linux Foundation Collaboration Summit. Ja tam miałem prezentację właśnie, do której to jest link. W tej prezentacji są linki do następnych źródeł, także można sobie ją ściągnąć, zobaczyć, co tam jest, zobaczyć odnośniki i tak dalej. Także od tego, jakby jeżeli kogoś to interesuje, to jest dobre miejsce, żeby zacząć jakieś własne poszukiwania. A to są miejsca, w których można znaleźć dokumentację, kod źródłowy, tam jest trochę skomentowany, także można coś poczytać, zobaczyć. Jeżeli to nie wystarczy, to najlepiej, tak jak mówiłem, kontaktować się z autorami. Tak? Czyli tu mamy katalogi w dokumentacji, katalogi w Include Linux, gdzie są nagłówki. No i oczywiście już same pliki z kodem źródłowym tutaj. Także to jest dodatkowa informacja na temat źródeł. Dobra, to dziękuję Państwu bardzo jeszcze raz za uwagę.